to nie chodzi o podział, panie redaktorze, tylko chodzi o to, z czym Kukiz 15 szło do wyborów. My nie jesteśmy klubem, który jest wodzowsko sterowany przez Pawła Kukiza, tylko my reprezentujemy wyborców. I tak jak tutaj mamy dowód tego, że w społeczeństwie panuje podział na zwolenników, przeciwników pracy pana Macierewicza, tak i nasi posłowie, którzy reprezentują społeczeństwo, również się podzielili i każdy głosował według tego, co mu dyktuje sumienie, a nie wódz partyjny. I o to chodzi. I tu wydaje mi się, że jestem przekonany, że to jest właściwe stanowisko. Jeżeli chodzi o samego ministra Macierewicza, to ja tutaj chciałbym rzeczywiście przyklasnąć tej części wypowiedzi pana posła Siekierskiego, w której mówił o chwalebnej jego przeszłości. Ja przypomnę tylko, że pan Macierewicz był jedynym licealistą, który w latach 60. nie zgodził się na potępienie listu polskich biskupów do biskupów niemieckich, za co został relegowany przed maturą z liceum. I później ta karta jego chwalebna była kontynuowana. Natomiast dziś jest jednym z najbardziej takich dwuznacznych i kontrowersyjnych ministrów i w ogóle polityków. I te jego niektóre zachowania, no ciężko im przyklasnąć. Szczególnie trzeba sobie zdać sprawę z tego, że pan minister Macierewicz tworzy wokół siebie taką otoczkę podobną do jednego z królów francuskich, Ludwika XIV, że obrona narodowa to ja, można powiedzieć, prawda? Te wszystkie przetasowania z panem Misiewiczem, gdzie jak media wyciągnęły jedno stanowisko pana Misiewicza, zaraz był chowany na drugim, na trzecim i tak dalej. Te przetasowania z okrętami francuskimi, które miały przez Egipt być sprzedane do Rosji, zamieszanie z tymi Black Hawkami, które miały przyjechać do Polski, przylecieć do końca ubiegłego roku, a ich nie ma. I ciężko sobie jakby wyobrazić inną osobę, czyli pan minister Macierewicz jest na pewno w PiS-ie i w rządzie traktowany na szczególnych zasadach, bo ciężko mi sobie wyobrazić innego ministra, który po tylu takich kontrowersyjnych zagraniach miałby w dalszym ciągu taką pozycję jak pan Macierewicz, a jemu to uchodzi płazem. To jeżeli chodzi o samą tą koncepcję obronną, to no, trzeba ją pochwalić. Na pewno wszystko, co służy wzmocnieniu militarnej siły państwa polskiego, jest niezbędne. Tutaj padało w tym studiu informacje o tym, że przekraczamy jako jedni z nielicznych, wypełniamy te zobowiązania dotyczące ponad 2% PKB na obronność. Tylko 5 państw członków NATO, w tym Polska, wywiązuje się z tych zobowiązań. Te wydatki mają być jeszcze zwiększone i to jest chwalebne. Armia 250-tysięczna, mimo że tak jak tutaj kolega z Nowoczesnej mówił, to będzie w większości armia taka, powiedzmy, na zasadzie pospolitego ruszenia, obrona terytorialna, ale to też ma swoją siłę rażenia. Ja bym jeszcze poszedł dalej i poszedł w kierunku tego, co postuluje Kukiz 15, czyli zwiększenia dostępności do broni palnej. Wtedy byśmy dla społeczeństwa na wzór choćby Szwajcarii i wtedy mamy nie 250 tysięcy, tylko mamy kilkanaście milionów potencjalnych partyzantów, czyli w Polsce. Czyli to jest siła, z którą no mało kto będzie chciał zadrzeć, tylko potrzeba tej odwagi. Szwajcarzy mają dostęp do broni palnej powszechnej i jakoś nie słychać o tym, że się strzelają między sobą. Nie ma jakichś wypadków. Natomiast jeżeli chodzi o... Czy te informacje o strzelaniach raczej z Atlantyku pochodzą? Właśnie, tak. Dostęp do broni jest równie łatwy jak w Szwajcarii. Tak, ale to z jednej strony mamy Atlantyk, a z drugiej strony Szwajcarię i tutaj ciężko powiedzieć, jakby było w Polsce. Ja myślę, że przestępcy i tak mają dostęp do broni, natomiast Polacy nie mają możliwości obrony, ale to jest pewnie temat na inną dyskusję. I ja chciałbym tylko nawiązać jeszcze do tych dymisji, o których też tutaj mówiliśmy w armii. No, to nie jest dobra rzecz. Rzeczywiście no, generałowie odchodzą w sposób naturalny, ale takiej skali dymisji generałów i wyższych oficerów, z jaką mieliśmy do czynienia teraz po objęciu stanowiska przez ministra Macierewicza, no do tej pory nie spotykaliśmy w historii III Rzeczypospolitej. Ja się obawiam tutaj
tego, o czym pan redaktor wspomniał, czy tutaj nie będziemy mieli w armii teraz do czynienia z taką sytuacją, z jaką mieliśmy do czynienia chociażby, nie wiem, po wydarzeniach marcowych w 68 roku na polskich uczelniach, że będą docenci, prawda, tacy sztuczni marcowi kierować polską armią. To nie byłoby na pewno wskazane. Mnie bardzo się podobało to, o czym mówił pan Andrzej Poterała. Rzeczywiście tutaj musimy budować tę obronę Polski, bezpieczeństwo Polski na tych trzech zrębach, o których pan Andrzej mówił, czyli musimy mieć możliwości finansowe, musimy mieć patriotyzm i zaangażowanie takie, które pozwoli nam na odparcie ewentualnej agresji, czy wytrzymanie tych 21 czy 60 dni. Natomiast jeżeli chodzi o te karakale, proszę państwa, no, o których mówił pan Jerzy Kenik, no, sam prezydent, były prezydent Aleksander Kwaśniewski przecież powiedział, że myśmy przepłacili za te karakale, żeby Francuzom wynagrodzić embargo, które zostało nałożone na Rosję, powiedzmy zabranie możliwości sprzedaży sprzętu do Rosji w związku z ich agresją na Ukrainę, aneksją Krymu. No to w takiej pozycji, jeżeli Polska będzie stawiana, to no, trudno się zgodzić z taką koncepcją, żebyśmy przepłacali za sprzęt, bo gdzieś tam jakieś interesy ponad naszymi głowami muszą być zrealizowane. Proszę państwa, ja myślę, że tutaj musimy dwie rzeczy rozstrzygnąć. Po pierwsze, Kielce na pewno stać i zasługują na festiwal, ale nie ten opolski. Nie powinniśmy przesuwać opolskiego festiwalu z półwieczną tradycją trzydniowego do Kielc i robić, mimo tej całej tutaj piękna amfiteatru na Kadzielni, i robić jednodniowego koncertu, który ma być namiastką jakby tego festiwalu opolskiego, czy zastępstwem. Nie powinny Kielce występować przeciwko Opolowi. Natomiast jeżeli chodzi o sam festiwal, proszę państwa, tutaj mamy, tak jak mówił poseł Piotr Liroy-Marzec, mamy zagłębie hip-hopowe. Można znaleźć inną formułę koncertu. Natomiast jeżeli chodzi o samą sytuację z festiwalem w Opolu, to tutaj mamy do czynienia ewidentnie po raz kolejny z zawłaszczaniem instytucji publicznych przez partię. Pan Jacek Kurski dokonał rzeczy skandalicznej, jakby cenzurując osoby, artystów, którzy mają prawo wystąpić w Opolu i tych, którzy nie mają prawa. Trzeba przypomnieć, że pan Jacek Kurski stoi na czele instytucji publicznej utrzymywanej z naszych pieniędzy, z pieniędzy podatników, i nie może nią rządzić tak, jakby sobie rządził swoją prywatną stacją. I mam nadzieję, że jeżeli tutaj, bo mówi się o tym, że prezydent Opola pozwie Telewizję Polską o wysokie odszkodowanie, mam nadzieję, że jeżeli do tego dojdzie, mam nadzieję, że nie dojdzie, ale jeżeli dojdzie, to pan Jacek Kurski powinien odpowiedzieć za to osobiście.